Znajdujemy się przed siedzibą Izby Pamięci Cukrownictwa Krajowej Grupy Spożywczej SA w Częstocicach, w dawnej cukrowni. Mural, który znajduje się na ścianie, przedstawia dwie postacie. Z lewej strony widzimy Henryka Łubieńskiego, wiceprezesa Banku Polskiego, założyciela cukrowni w Guzowie. Była to druga cukrownia, z kolei założona w Królestwie Polskim. A żeby uzyskać fundusze, otrzymał pożyczkę rządową i w zamian za udzielenie pożyczki zobowiązał się do szkolenia kadry cukrowniczej. Przez 12 lat miał bezpłatnie utrzymywać uczniów, którzy mieli się przysposabiać do pracy właśnie w cukrowniach. Cukrownictwo w tym okresie było dopiero w początkach swoich działalności. Henryk Łubieński w 1839 roku znalazł się w komisji konkursowej, konkursu, który ogłosił hrabia Edward Raczyński. Konkurs na pracę, która będzie przedstawiała, w jaki sposób zbudować i jak ma funkcjonować właśnie fabryka produkująca cukier z buraków. W tej komisji poza Henrykiem Łubieńskim był również Jakub Clémenceau, dawny aptekarz z Arras we Francji, który specjalizował się już właśnie w przemyśle cukrowniczym. Zwycięzcą tego konkursu okazał się Antoni Podolski z Paryża, który pracował właśnie już we Francji przy budowie kilku cukrowni. Około 1839 roku Henryk Łubieński w nowych dobrach ostrowieckich nabytych przez siebie utworzył drugą cukrownię właśnie tutaj w Częstocicach. W okresie powstania listopadowego był aktywny, zwłaszcza jego firma, którą miał z bratem Tomaszem, która sprowadzała ekwipunek, materiały wojenne na rzecz powstania. Zakładał również zakłady produkujące proch, saletrę, zakłady krawieckie, szewskie, które wykonywały właśnie produkty dla potrzeby Armii Polskiej. Także w styczniu 1831 roku był inicjatorem ogłoszenia pożyczki wewnętrznej właśnie na potrzeby Armii Polskiej. Druga postać, którą widzimy, to Leon Pszanowski. Jest on w mundurze powstańca styczniowego. Takie mundury nosili właśnie w okresie międzywojennym weterani powstania styczniowego. Wszyscy zostali awansowani do stopnia porucznika. Leon Pszanowski walczył tu na naszym terenie, to znaczy na terenie dawnego województwa sandomierskiego, w kilku oddziałach powstańczych, między innymi był dowódcą plutonu kawalerii powstańczej, a w ostatnim okresie adiutantem pułkownika Dionizego Czachowskiego. Po powstaniu emigrował, kiedy powrócił do królestwa po kilku latach, został aresztowany przez Rosjan i wtrącony do więzienia. Na skutek amnestii po kilku latach wyszedł i wtedy włączył się w różne działania przemysłowe, także oświatowe. Należał do komitetu utworzonego Towarzystwa Udziałowego Cukrowni Lublin, która powstawała wówczas, i później również był członkiem zarządu nowej cukrowni w Milejowie. Należał także do współorganizatorów Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego, które odgrywało ważną rolę właśnie dla rozwoju rolnictwa na terenie Lubelszczyzny. Był także działaczem oświatowym, czynnym, zwłaszcza w okresie rewolucji 1905-1907 roku, właśnie przez zakładanie różnych towarzystw, bibliotek. Zmarł już w okresie II Rzeczypospolitej. Wizerunek cukrowni przedstawia fabrykę cukru Izabelin w Glinojecku. Ta fabryka powstała w 1859 roku, założył ją Józef Jackowski. W okresie powstania jej pracownicy włączyli się szybko do właśnie tych walk. 28 stycznia 1863 roku oddział powstańczy pod dowództwem kapitana Wolskiego
który dawniej był w wojsku Garibaldiego, walczącego wtedy we Włoszech z Austrią o zjednoczenie Włoch, wyruszył właśnie do walki z Rosjanami. W tym oddziale przeważającą rzeszę stanowili właśnie pracownicy cukrowni. Oddział niestety został rozbity. Wynikało to przede wszystkim z przewagi uzbrojenia wojska rosyjskiego. Jeżeli chodzi o zaangażowanie pracowników, to właśnie sam właściciel cukrowni był komisarzem, zastępcą komisarza wojskowego powiatu przasnyskiego. Natomiast jego buchalter Karol Litz był kurierem rządu narodowego. Kiedy został schwytany przez władze rosyjskie, został skazany na 12 lat ciężkiego więzienia. Cukrownicy, właściciele cukrowni, włączali się we wszystkie zrywy niepodległościowe, jakie miały miejsce na ziemiach polskich, począwszy od powstania listopadowego. W okresie tego powstania oczywiście funkcjonowała tylko cukrownia w Gałowie i druga w Izdebnie. Natomiast wśród tych, którzy walczyli wówczas w Wojsku Polskim, było wielu tych, którzy tworzyli w okresie późniejszym cukrownię. To był Konstanty Pruszak, Tytus Wojciechowski na przykład, czy też w Wielkopolsce Dezydery Chłopowski. Dezydery Chłopowski to jest ciekawa postać. To oficer napoleoński, oficer ordynansowy Napoleona Bonaparte, który brał udział we wszystkich kampaniach hiszpańskiej między innymi i późniejszych, brał udział w wyprawie na Moskwę. Natomiast potem w czasie powstania listopadowego, mieszkając w Wielkopolsce, przybył do Królestwa Polskiego i brał udział tutaj w walkach powstańczych. Potem wrócił do siebie i w Turwi założył cukrownię. Kolejny zryw to jest okres powstania w okresie Wiosny Ludów. Wówczas Dezydery Chłopowski tworzy oddziały wojskowe, które działają właśnie w Wielkopolsce. Już nie walczy bezpośrednio, zajmuje się natomiast organizacją właśnie tych oddziałów. No i ta pamięć właśnie o tych walkach niepodległościowych, ona była żywa wśród pracowników cukrowni. W okresie powstania styczniowego działało już wiele cukrowni w Królestwie Polskim i część personelu związana była właśnie już z organizacją konspiracyjną. Kiedy powstanie rozpoczęło się w styczniu 1863 roku, część tych pracowników ruszyła do oddziałów wojskowych. Duża część z nich była jednak w konspiracji, zajmując się różnymi działaniami, między innymi zaopatrzeniem. W tych walkach brali udział pracownicy cukrowni, ale także ci, którzy tworzyli potem cukrownię. Wśród tych uczestników był między innymi Edmund Szczeciński, który pracował w cukrowni Rytwiany, niedaleko Staszowa, który najpierw był w oddziale Mariana Lęgiewicza, potem Dzionizego Czechowskiego i w bitwie pod Bodzechowem niedaleko Ostrowca zginął. Pochowany został wraz z pozostałymi w Denkowie na cmentarzu parafialnym. Cukrownicy brali udział także w innych okresach walki o niepodległość. W okresie I wojny światowej wielu z nich znalazło się w Legionach Polskich, potem w Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie wśród tych, którzy tworzyli Wojsko Polskie w Rosji. W korpusie generała Dowbor-Muśnickiego był między innymi Zygmunt Psarski, który był zastępcą dyrektora cukrowni w Rytwianach, niedaleko Staszowa. Zygmunt Psarski, którego biogram jest bardzo ciekawy, on potem był dowódcą garnizonu w Kaliszu,
11 listopada 1918 roku. Później walczył w powstaniu wielkopolskim, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Później był dyrektorem cukrowni. Następnie w 1939 roku, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, znalazł się również w Wojsku Polskim, był przy sztabie Armii Poznań. Jeżeli chodzi o innych pracowników, to ciekawą postacią jest Zygmunt Kittel, inżynier, który przed I wojną światową był dyrektorem cukrowni w Gnieźnie. Kiedy zaczęła się akcja wyzwalania Wielkopolski, wówczas on organizował oddziały wojskowe na terenie Wielkopolski. Był między innymi dowódcą garnizonu czwartego właśnie w Gnieźnie. Uczestniczył we wszystkich tych walkach o niepodległość i organizował także pułk poznański w czasie tego powstania wielkopolskiego. Natomiast później był w następnych latach dyrektorem cukrowni Żnin, znanym zresztą z licznych prac związanych z produkcją cukru, z wynalazkami, udoskonaleniami, jakie prowadził właśnie w tej cukrowni Żnin. W powstaniu wielkopolskim brali udział liczni pracownicy cukrowni wielkopolskich, albo bezpośrednio w oddziałach powstańczych, albo także poprzez pomoc. W wielu cukrowniach były tworzone magazyny sprzętu dla powstańców, były organizowane kuchnie, szpitale dla rannych żołnierzy wielkopolskich. Także pomoc była również organizowana poprzez dary, poprzez przekazywanie odzieży, żywności dla oddziałów powstańczych. Właśnie wynikało to z tej ofiarności, jaką cukrownicy, czy którzy pracowali w cukrowniach, właśnie chcieli przybliżyć to zwycięstwo Polski, odzyskania niepodległości.